Lamy z Panamy mówią witamy. Kolejny dzień, kolejny kurier. No i tak, muszę tutaj na początku użyć sformułowania, które użył Paweł ostatnio w komentarzu. Paweł z kanału grubo.pl, który zresztą bardzo polecam. Walka Pawła z nadwagą jest imponująca. Jeśli możecie, zajrzyjcie do niego i go tam wesprzyjcie. A Paweł powiedział: witam robaczki z kurierowej paczki. No i ja też witam robaczki z kurierowej paczki. Słuchajcie, wielu z was na pewno pamięta film Waleczne Serce. Wielu z nas on wzbudził wielkie emocje. To był na pewno wspaniały film. No i dzisiaj kuriera zaczniemy sobie od roku 1270, bo 7 lutego urodził się główny bohater tego filmu, William Wallace, szkocki przywódca narodowy. Jak on skończył, wszyscy wiemy, a skończył w 1305 roku. Miał 35 lat w chwili śmierci. Kolejny news dedykuję Andrzejowi. Kolejny fajny kanał, Andrzej Boston. Niesamowite opowieści ze Stanów Zjednoczonych. Mój serdeczny przyjaciel, z którym często wymieniamy się jakimiś tam uwagami. No i bardzo liczę na jego opinię, jego pomoc przy wszelkich angielskich zawiłościach. Ostatnio zadał pytanie, ile żon właściwie miał Jagiełło. Odpowiedziałem w komentarzu, że 4 takie legalne żony, ile miał poza tym, o to trudno im powiedzieć. No i teraz w newsie będzie o 7 lutego 1422 roku, kiedy to król Władysław II Jagiełło poślubił swoją 4. legalną żonę, ostatnią żonę, Zofię Holeszańską. Wcześniej miał 2 Laszki za żony, czyli 2 Polki, 1 Niemkę. Bardzo liczył na potomstwo z Rusinki, a wtedy wegetował pogląd, że im starszy mężczyzna, a młodsza żona, tym większe szanse na zdrowe i liczne potomstwo. Zofia Holeszańska, wcześniej Sonka, została ochrzczona, przeszła z prawosławia na katolicyzm, stała się 4. legalną żoną Jagiełły, tak jak wspominałem. No i ostatnia informacja w tym temacie: Sonka miała 17 lat, kiedy wychodziła za mąż za Jagiełło. Oczywiście uważało się do niedawna, że Jagiełło miał około 71 lat w momencie tego ślubu. Obecnie naukowcy skłaniają się ku temu, historycy skłaniają się ku temu, że miał ledwie 60. 1497 rok, 7 luty, oczywiście w ostatnim dniu karnawału na placu Signori we Florencji odbyło się zorganizowane przez Giralmo Savonarole, trudne nazwisko, tak zwane fajerwerki próżności on zorganizował. On był dominikaninem za schizmę, skazanym przez Kościół katolicki na karę śmierci. Powieszono go później. No jakby tego było mało, to jeszcze ciało spalono na stosie. Ale o fajerwerkach próżności miało być. Impreza była poprzedzona takim kazaniem tego księdza dominikanina, brata dominikanina, podczas fajerwerków. Natomiast spalono na stosie tysiące akcesoriów karnawałowych, kosmetyków, zwierciadeł, instrumentów muzycznych, kart do gry, szachów, kości, no i nieskromnych obrazów i książek, takich wernisaż, dzisiaj byśmy powiedzieli, protest. 7 lutego 1812 roku urodził się Charles Dickens, brytyjski pisarz, zmarły w 1870 roku. 7 lutego 1813 roku urodził się słodki chłop Karl Wedel, niemiecki cukiernik, przedsiębiorca. No, do dziś produkty Wedla niejednemu tak przychodzą na myśl, ilekroć się nudzi, prawda, mi to bardzo często. Wedel zmarł w 1902 roku. 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego powziął uchwałę o kokardzie narodowej. To było podczas powstania listopadowego, a kokarda narodowa to nic innego jak barwy narodowe Polski.
była to pierwsza w historii regulacja prawna w kwestii tychże barw. 7 lutego 1949 roku, przepraszam, ukazało się pierwsze wydanie czasopisma młodzieżowego, które nie jeden z nas wspomina gorąco, cieplutko i przypomina sobie, jak na przerwach skakał przez płoty w szkole, by kupić je w kiosku. Mowa oczywiście o Świecie Młodych. 10 lat później, 7 lutego 1959 roku, miała miejsce premiera wojennego filmu Orzeł w reżyserii Leonarda Buczkowskiego. No, Orzeł, nic dodać, nic ująć, prawda? 7 lutego 1964 roku trwa Beatlemania, Beatlesmania, nie wiem jak to określić. Grupa The Beatles rozpoczęła swoje pierwsze tournée po Stanach Zjednoczonych. W 1959 roku, również 7 lutego, Amerykanie Robert Tim i John Cook ustanowili na samolocie Cessna rekord w Cessna to był chyba numer modelu 172. Rekord w najdłuższym locie z tankowaniem w powietrzu. No i teraz po raz kolejny zapytam kurieromaniaków, jak myślicie, ile lecieli godzin? Odpowiadam, bardzo wiele. Ten lot z tankowaniem w powietrzu bez tankowania, no to Cessna by była obłędnym samolotem. No ale ten lot trwał 64 dni, 22 godziny, 19 minut i 5 sekund. No powiem wam, nieźle, nie? 7 lutego 1977 roku urodził się Mariusz Pudzianowski. Polski strongman, wielokrotny mistrz świata w tej konkurencji, zawodnik MMA. No, ja Mariusza często podziwiam i bardzo mi się podoba jego sposób bycia. No i na pewno rzeczy, które osiągnął, są imponujące. W 1984 roku, 7 lutego, astronauta Bruce McCandless, członek załogi wahadłowca Challenger, odbył pierwszy spacer kosmiczny bez stałego połączenia ze statkiem kosmicznym. No, ja rozumiem, skoki na bungee wywołują emocje, to trzeba mieć nerwy ze stali, ale wyobraźcie sobie w bezkresnej pustce, bez żadnej struny łączącej człowieka ze skorupą statku, w warunkach skrajnego, do których skrajnie człowiek nie jest przystosowany, wyjść z tego statku, nie przywiązać się do niego i popylać gdzieś tam po jego skorupie, kiedy wszystko dookoła mknie z jakimiś tam absurdalnymi prędkościami rzędu setek tysięcy metrów na sekundę, no na minutę, na sekundę, nie wiem, musiałbym to policzyć, sprawdzić, no ale to jest obłęd jakiś. To jest obłęd, chłop musiał mieć nerwy naprawdę ze stali. 7 lutego 1992 roku podpisano traktat w Maastricht. Istotny o tyle, o ile w tym dniu została powołana Unia Europejska. Została ukonstytuowana, powstała, prawda? No i ostatnim newsem dzisiejszego wydania Kuriera będzie 7 luty 2015, kiedy to obraz Nefa, i Popo autorstwa Paula Gauguin został sprzedany przez szwajcarskich właścicieli za 300 milionów dolarów, co uczyniło go najdrożej sprzedanym dziełem sztuki w historii. No i to była ostatnia wiadomość w dzisiejszym kurierze. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkie robaczki z kurierowej paczki. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci, niech moc was nie opuszcza. Hej, hej, pa, pa.